Witam cieplutko wszystkie szproty na moim kanale. Dzisiaj dosyć nietypowy unboxing. Czy może opening byłoby lepsze? Mniejsza z tym, kochani, bo dzisiaj otwieramy karty Yu-Gi-Oh! Kto śledzi mój kanał od dawna, ten wie, że od dziecka jestem fanem zarówno anime, jak i karcianki. No i jako, że nowe zestawy Yu-Gi-Oh! Speed Duel pojawiły się ostatnio w Empikach, to zorganizowano dni pokazowe w różnych polskich miastach. No i na te w Krakowie wybrałem się osobiście. Słowem nawet nie wspominając, że mam kanał na YouTubie, ale jak się okazało, po tych dniach pokazowych zostałem wystalkowany, zaproponowano mi współpracę z polskim dystrybutorem kart, czyli z Burda Media, chyba dobrze to wymawiam, no i w rezultacie otrzymałem karty do otwarcia na filmie. Karty, które w tej chwili można kupić właśnie w Empikach. Mamy tu talie startowe Weevila i Rexa, które się nazywają Ultimate Predators. Czyli insekty i dinozaury, no i mamy cztery zestawy Speed Duel z dodatku Scars of Battle. Także zaraz je sobie otworzymy. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest Speed Duel, widzę, że pudełko się troszeczkę potargało, ale to nie szkodzi. Karty są na szczęście zabezpieczone przez folię. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest Speed Duel, jest to taki dosyć świeży tryb pojedynków Yu-Gi-Oh! Wprowadzony w grze mobilnej Duel Links oraz potem forsowany w anime Yu-Gi-Oh! Reigns. I generalnie polega on na tym, że mamy mniejsze pole niż w standardowym formacie, możemy zagrać mniej kart. No i jest bardzo ograniczona w ogóle pula kart, którymi można grać w te speed duele. Na początku byłem bardzo sceptycznie nastawiony do tego trybu, właśnie przez to ograniczone pole. Ale potem stwierdziłem, jak troszeczkę pograłem, że jest to dosyć fajna sprawa, te speed duele, bo raz, że jest to dobry sposób, żeby nauczyć nowe osoby zasad gry, a dwa, że można powiedzieć, dają drugie życie starszym kartom, których w oryginalnym formacie się już po prostu od dawna nie używa. Dobra, mamy tu pierwszą talię speed duelową, czyli talię dinozaurów Rexa. A mamy karty Order to Church. No i mamy coś nowego, czyli karty Skill. To również doszło właśnie w Duel Linksach. To są generalnie takie karty postaci, które pozwalają użyć nam jakiejś konkretnej umiejętności w pojedynku, która może zwiększyć nasze szanse. No tak, w talii Rexa mieliśmy troszeczkę również smoków. No a są to generalnie normalne potwory. Crawling Dragon, Tomosaurus, tak jest. Generalnie to są karty, które już zapewne część z was zna, chociażby z pierwszej serii anime, bo właśnie Speed Duel charakteryzuje się tym, że tak jak powiedziałem wcześniej, daje drugie życie starym kartom, które już dawno nie są grane w oryginalnym formacie. Wzmacniają się w bardzo prosty sposób, te efekty jeszcze nie są jakoś tak skomplikowane jak efekty nowszych kart. Nowszych kart w Yu-Gi-Oh! Coast Down na przykład, Summoner's Art. Generalnie w tym zestawie, to jest zestaw taki startowy, w sam raz dla dwóch graczy. Wszystkie karty w nim są takie same, tylko w boosterkach zawsze się różnią. Muszę takie rzeczy powiedzieć, bo może akurat ktoś nie wie. Ale myślę, że byłaby to spoko opcja dla osób, które chciałyby się nauczyć grać. Rainford Cement, Boże, jak mnie ta karta w Duel Linksach wkurza czasami. Masakra. Limit Impulse. Tu wszystkich kart nie kojarzę tak naprawdę. Albo po prostu nie pamiętam. Kart Advance też jest całkiem dobre. Dobra. Tak, przelecieliśmy sobie przez karty Rexa. Przelecimy sobie zaraz jeszcze przez karty Weavile. Oni się inaczej nazywali w japońskiej wersji, także musiałem sobie przypomnieć ich imiona. Jar of Avarice też jest całkiem dobra karta, która targetuje nam 5 kart z cmentarza, potem wszystkie 5 wtasowuje do deku, potem dobieramy jedną kartę. Można aktywować taką jedną kartę naturę, znowu karty skilli. I generalnie z tego, co mi sędzia powiedział na tych dniach pokazowych, jak widzicie, jest tutaj taki grawer Speed Duel. I to są karty właśnie, którymi można grać w Speed Duel. Karty ze Speed Dueli mogą być używane w oryginalnym formacie, ale karty z oryginalnego formatu nie mogą być używane w Speed Duelach. Także jak gramy w Speed Duele, to karty muszą mieć ten specjalny grawer właśnie.
Kumo Toko, Alien Section, Insect Queen. No, takie najbardziej kluczowe karty. Haga Insect. Insect Haga? On się tak nazywa po japońsku. Boże, jakąś... Weevil, właśnie. Man Eater Bug. Gokipon znowu. No, generalnie insekty. Karta pola. Te talie są generalnie bardzo wyważone. Są generalnie, wydaje mi się, bardzo uczciwe, także do nauki w sam raz. Ale jako, że ja już wiedziałem, co będzie w tych taliach, dużo bardziej ciekawi mnie, co będzie w boosterkach, co mi się trafi dzisiaj. Mamy tutaj 4 boosterki z Cards of Battle i zaraz je sobie otworzymy. Otwieramy pierwszy w takim razie. Ja generalnie nigdy nie mam farta do boosterków, ale zobaczymy. Screech. Nie kojarzę kompletnie karty, wygląda przedziwnie. Release Restraint, Bokoichi the Frightening Car. Rany boskie, jakie dziwne potwory. Machine Conversion Factory. To jest jakieś karty wzmacniające maszyny generalnie. Tu mamy boost dla Girfida the Iron Knighta, z tego co widzę. Otwieramy drugi booster, zobaczymy co pójdzie. Slot Machine, o to pamiętam, to miał ten Bandyta Kate bodajże, tak? Dobrze pamiętam? Nie jestem pewien, ale powiedzcie mi, czy dobrze pamiętam. Blast Sphere, ogólnie dużo maszyn z tego co widzę w tych zestawach. Durak Tyranus, czyli to może być dobra karta do talii Rexa. Najprawdopodobniej. No i mamy jakąś holokartę, czyli Crystal Seer. Spellcaster. Tego co widzę, jest to pierwszolevelowy potwór, który daje nam drawa w zasadzie jednej z dwóch kart z talii, także może być całkiem useful. Lecimy z kolejnym boosterkiem. Ocie, panie! Widzieliście takie coś? Widzieliście kiedyś zszywkę w kartach? No to teraz widzicie. Ała, aż mnie to zabolało. Kuźwa, trzeba to wyjąć, panie kochany. Żeby kart nie uszkodzić bardziej niż są uszkodzone. O, rady, tego się nie spodziewałem. 4 dziurawe karty, kochani. Machine Conversion Factory ponownie. Blue White Silver Zombie. O, Spellbinding Circle to również jest dosyć problematyczna karta. I Metal Morph, i to holo. No dosyć dobra karta w speed duelach, trzeba przyznać. Całkiem taki dosyć potężny buff, można powiedzieć. I znowu Blast Sphere. Kabazaurus, czyli kolejny dinozaur. Tutaj mamy Danipona, czyli insekta w sam raz do talii Weevila. I Jezus Maria. Co to jest takie? Czarne. Pierwszy raz taką kartę na oczy widzę. Nie wiem, czy wy widzicie. No jest tam takie kółko generalnie, ale karta generalnie jest praktycznie cała czarna. The beginning of the end. If you have 7 or more dark monsters in your graveyard, banish 5 dark monsters from your graveyard, draw 3 cards. Czyli kolejny draw, który w zasadzie możemy użyć tylko wtedy, jeśli spełnimy kilka warunków. Jeśli miałbym faktycznie coś powiedzieć konkretnego o tych kartach Speed Duel, na pewno jest to dużo prostszy format, tak jak mówiłem, idealny do nauki moim zdaniem, dla osób, które nie chcą być od razu wrzucone na głęboką wodę, a jednak chciałyby się zainteresować samą karcianką Yu-Gi-Oh! Karty są obecnie dostępne w Empikach, także jeśli was to zainteresowało, to zapraszam was jak najbardziej do kupna. No i co? I mogę powiedzieć, żebyście oczekiwali kolejnych unboxingów w przyszłości. Mam nadzieję, że takie się pojawią. Mam nadzieję, że wam się to podoba generalnie. Mnie się podoba, ponieważ jestem fanem Yu-Gi-Oh! Nie jestem na bieżąco ze wszystkim, co w tym świecie Yu-Gi-Oh! Się dzieje. Ale karty bardzo chętnie będę otwierać. I bardzo chętnie się dowiem, co się dzieje w świecie Yu-Gi-Oh! W tym momencie. To by było na tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, do zobaczenia i na razie.